Witam Państwa serdecznie. W dniu dzisiejszym będę miał przyjemność Państwu przedstawić webinarium wspólnie z kolegą Rafałem Buchenkiem. Obydwoje jesteśmy pracownikami tutaj Głównego Punktu Informacji do Spraw Funduszy w Krakowie, specjalistami do spraw informacji o funduszach. Temat dzisiejszego webinarium dotyczy ekologicznej segregacji odpadów w Twojej gminie i tutaj chodzi o wsparcie w zakresie możliwości tutaj pozyskania środków przez Państwa gminy na punkty selektywnego zbierania odpadów. Jeśli chodzi o punkty selektywnego zbierania odpadów, są to tak zwane PSZOK-i. Na terenie województwa małopolskiego już w ostatnim czasie wzrasta jakby tutaj sama kwestia powstawania tego typu punktów. Co do samego PSZOK-u, oczywiście tutaj mogą być zbierane odpady. Odpady komunalne w sposób selektywny, na przykład papier, tworzywa sztuczne, metale, przeterminowane leki, chemikalia, baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny, meble, inne odpady wielkogabarytowe, zużyte odpady, odpady zielone, odpady budowlane. Tego typu odpady mogą się znaleźć w takim punkcie selektywnego zbierania odpadów, który stworzy tutaj dla Państwa gmina. Chodzi głównie o to, by móc jakby w cyklu zamkniętym starać się tutaj w sposób, że tak powiem, inteligentny przeprowadzić pewien recykling odpadów oraz jakby możliwość też jakby tutaj ponownego użycia pewnych frakcji. Od 2012 roku w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów weszły przepisy, które mają tutaj co najmniej stworzyć jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami na terenie jakby tutaj gmin Małopolski. Jeśli chodzi o same PSZOK-i, to tak jak wspomniałem, są to miejsca, w którym mieszkańcy będą mieli możliwość składowania odpadów, czy to wielkogabarytowych, czy tych, które wspomniałem wcześniej, w sposób darmowy, że tak powiem, tutaj możliwość składowania tego typu odpadów, które zalegają u Państwa w domach. Co jest istotne, samorząd województwa małopolskiego zachęca do udziału w konkursie. To jest już trzeci konkurs dedykowany tego typu inwestycji. Co prawda dwa wcześniejsze konkursy były poszerzone o dodatkowe możliwości w zakresie azbestu oraz linii tutaj do przetwarzania odpadów komunalnych. Natomiast ten konkurs, który teraz będzie planowany, będzie wyłącznie skierowany pod kątem tutaj budowy punktów selektywnego zbierania odpadów. Dotychczas przekazano już ponad 17 milionów złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na budowę tego typu inwestycji. W maju 2018 roku rozpocznie się tutaj nabór wniosków w ramach tego konkursu. Od razu wspomnę, że wcześniejsze konkursy trwały około 2 miesięcy. Tutaj z takich nieoficjalnych informacji mogę troszeczkę jakby uchylić rąbkę tajemnicy Państwu, że najprawdopodobniej ten konkurs będzie troszeczkę krótszy. Podejrzewam, że około miesiąca. Natomiast pełna dokumentacja do tego konkursu zostanie upubliczniona na dniach. Jak to wygląda w Małopolsce, jeśli chodzi o punkty selektywnej zbiórki odpadów? Tutaj mamy wskazaną mapę na slajdzie w prezentacji. I tutaj jak widzimy, od dnia 1 stycznia 2017 roku jakby wzrasta nam ta ilość punktów selektywnego zbierania odpadów, natomiast nie ma jeszcze tych punktów we wszystkich gminach. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, od 2012 roku tutaj weszły stosowne przepisy, które nakazują tworzenie tego typu punktów, więc to jest jakby już ostatnia szansa dla gmin z Państwa obszarów na tworzenie tego typu punktów.
Skąd pochodzą środki? Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, z osi priorytetowej 5, która jest dedykowana ochronie środowiska. W ramach działania 5.2 tutaj można jakby tworzyć tego typu inwestycje. Całe działanie, jeśli chodzi o tutaj to działanie 5.2, środki przeznaczone na to działanie wynosiły 25 milionów euro. Tak jak wspominałem, część tych środków już została rozdysponowana. Tutaj warto zwrócić jeszcze uwagę na pewne kwestie, które poruszaliśmy też oczywiście w poprzednich webinariach. Ogólnie rzecz biorąc, mamy w ramach tego działania 5.2 dwa poddziałania, 5.2.1 oraz 5.2.2. Działanie 5.2.1 jest dedykowane tutaj Metropolii Krakowskiej i gminom wchodzących w skład ZIT, czyli tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Jest to samo miasto Kraków oraz 14 gmin ościennych. Oczywiście na terenie tych gmin też tego typu inwestycje będą prowadzone, natomiast one zostały ujęte w tak zwanej strategii ZIT. To są już jakby inwestycje zlokalizowane w tej strategii, więc tutaj jakby w takim naborze zamkniętym te gminy składają wnioski. Oczywiście termin realizacji tego typu inwestycji jest określony w samej strategii. No i tutaj do tego dokumentu trzeba by było zajrzeć. Jest on dostępny na stronie, którą mają Państwo na slajdzie, czyli www.metropoliakrakowska.pl. Jeśli chodzi o pozostałą część Małopolski, sama Małopolska została podzielona na 5 subregionów i tutaj mamy Małopolskę Zachodnią, Krakowski Obszar Metropolitalny, subregion Tarnowski, subregion Podhalański oraz subregion Sądecki. W tym przypadku tutaj mamy dedykowane działanie 5.2.2 dotyczące tutaj właśnie między innymi tego typu inwestycji. Tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku poddziałania 5.2.1 tutaj skupiamy się na typie projektu A, czyli budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw. Mamy pozostałe dwa typy, natomiast w tym przypadku akurat w ZIT-ie jest to uzależnione od strategii. Tutaj oczywiście gminy postępują zgodnie z tą strategią. Natomiast jeśli chodzi o to poddziałanie dla ZIT-u, tutaj sam budżet projektu wynosił 5 milionów euro. Jest to tryb pozakonkursowy. Teraz przejdziemy też do poddziałania 5.2.2. Tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, ten konkurs będzie skierowany tylko i wyłącznie dla projektów typu A, czyli budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw. Pozostałe typy były realizowane we wcześniejszych dwóch konkursach. Wtedy to był konkurs otwarty dla wszystkich typów. Teraz skupimy się tylko i wyłącznie na tym strategicznym działaniu, czyli właśnie dotyczącym budowy punktów selektywnego zbierania odpadów. Tutaj mamy tryb wyboru konkursowy. Sam konkurs jest tutaj skierowany dla gmin właśnie ze wskazanych subregionów, o których wcześniej wspominałem, z wyłączeniem miasta Krakowa i ZIT, bo to wszystko się nam znajduje w strategii. Budżet na to poddziałanie wynosił 20 milionów euro. Tak jak wspominaliśmy, dwa konkursy już były przeprowadzone i w tym przypadku pozostało nam niecałe 3 miliony euro, które będą kierowane wyłącznie tutaj pod kątem inwestycji dotyczących punktów selektywnego zbierania odpadów. Tutaj jeszcze jest kwestia samych punktów napraw. Tak jak mówiłem, ten punkt selektywnego zbierania odpadów ma przyczynić się do tego, że Państwo będą mieli możliwość różnych frakcji odpadowych tutaj składowania na takowym punkcie. Natomiast w tych punktach będzie się odbywała też pewna swego rodzaju segregacja tych odpadów. Te odpady będą mogły być wykorzystywane do ponownego użycia. Dodatkowo jest właśnie możliwość tworzenia tych punktów napraw, czyli przykładowo, jeśli będą to na przykład jakieś przedmioty, urządzenia, które będzie dało się, że tak powiem, powtórnie naprawić i użyć, tak, to wtedy będzie
tego typu tutaj operacja możliwa. W tym zakresie takie punkty selektywnego zbierania odpadu mogą być wyposażone w te punkty napraw. Jak to faktycznie wygląda? Jeśli chodzi o dysponenta środków, jest nim instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego i jest to Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorcy. Oczywiście tutaj wskazałem na czerwono typ B z uwagi na to, że to jest zapis, który mieści nam się w dokumencie, tak zwanym szczegółowym opisie osi priorytetowych. Natomiast tutaj działanie jest skierowane wyłącznie dla typu A, więc te jednostki, które tu są wskazane, mogą aplikować o te środki. Natomiast grupą docelową projektu są oczywiście mieszkańcy, bo to państwo będą, że tak powiem, oddawać do tych punktów selektywnego zbierania odpadów odpady, które tutaj państwu zalegają. Z punktu widzenia mieszkańca jest to bardzo istotne z uwagi na to, że poprzez tego typu działania możemy dbać o środowisko w swojej gminie. W ramach rozwoju systemu gospodarki odpadami i właśnie w ramach tego typu projektu A możliwa będzie budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw. Tak jak wcześniej wspomniałem, wsparcie w zakresie budowy i rozbudowy, bo to jest też istotne, że jeśli takie punkty się znajdują, no to tutaj też możemy je rozbudowywać. Będą polegały na tym, że właśnie będą zbierane tutaj te odpady, frakcje i tutaj minimalny zakres to są szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne, odpady wielkokabarytowe, jak i również odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych, odpady budowlane, zużyty sprzęt elektroniczny, odpady zielone. Oczywiście te frakcje mogą być poszerzane o dodatkowe frakcje, więc tutaj jakby tego ograniczenia nie ma. Jeśli państwo przewidzą w swoich gminach, w przypadku tych inwestycji, że ten punkt będzie zbierał więcej frakcji, tutaj nie ma przeciwwskazania, a dodatkowo w kryteriach można tutaj za ilość frakcji zdobyć stosowną ilość punktów. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, w tym przypadku jest bardzo istotna kwestia, że ten rozwój punktów selektywnego zbierania odpadów będzie właśnie powodował to, że państwo, korzystając z tych przoków jako osoby fizyczne, będą robić to w sposób bezpłatny. Dodatkowo wygląda tutaj to tak, że właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, te odpady będą jakby w takim zwanym charakterze obiegu zamkniętego, z uwagi na to, że będziemy mogli tutaj segregować pewne frakcje dotyczące surowców ponownego użytkowania. W przypadku punktów selektywnego zbierania odpadów istotną kwestią jest to, że w ramach tego konkursu mogą się ubiegać projekty o wartości do 2 milionów złotych kosztów kwalifikowalnych i obsługujących 20 tysięcy mieszkańców. Warunki te muszą być spełnione łącznie, jeśli by wystąpiła taka sytuacja, że no tutaj u państwa punkt selektywnego zbierania odpadów będzie obsługiwał większą ilość mieszkańców i w tym przypadku przekroczy tą kwotę, albo nawet zostanie ta kwota na tym samym poziomie, albo niższym, natomiast ta ilość mieszkańców, że tak powiem, zostanie przekroczona, to w tym przypadku mamy dedykowany konkurs na poziomie krajowym. Niestety no, nie ma możliwości aplikowania o te środki w ramach tego konkursu. Środki są dostępne w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Tam jest takie działanie 2.2 dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Tutaj na slajdzie państwo mają wskazaną stronę, to jest www.pois.gov.pl. Natomiast sam konkurs jest planowany w maju 2018 roku, więc tutaj już też państwo równocześnie będą mogli, że tak powiem, zapoznać się z dokumentacją. Jeśli państwo nie będą mogli wziąć udziału w naszym konkursie, to zachęcamy do aplikowania na poziomie krajowym. Tam oczywiście tego typu inwestycje w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów też mogą być finansowane.
jakie mamy ograniczenia? Ważnym ograniczeniem jest to, że warunkiem wsparcia inwestycji w tym konkursie będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym planu gospodarki odpadami województwa małopolskiego, tak zwane WPGO. Tutaj Państwo na slajdzie mają wskazaną stronę, gdzie ten plan się znajduje. Bardzo istotną kwestią jest to, że no, większość gmin jakby już zgłaszała swoje inwestycje do tego planu. Istotną kwestią, żeby tutaj dana inwestycja została wpisana do tego planu. Jeśli tam zmienią się kwestie dotyczące przykładowo adresu, czy tutaj kwestie wielkości, wiadomo, że ten plan był przygotowany jakiś czas temu, wielkości tutaj kosztów, które dotyczą samej budowy tego typu punktów selektywnego zbierania odpadów, to jakby nie będzie to miało tak dużego, istotnego znaczenia z punktu widzenia konkursu. Natomiast same inwestycje muszą być wskazane w tym planie. Tutaj wyjątek stanowią projekty dotyczące wsparcia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które będą mogły być realizowane przed zatwierdzeniem planu inwestycyjnego WPGO. Punktu selektywnego zbierania odpadów wtedy będą musiały być ujęte w przekazanym do zatwierdzenia planie inwestycyjnym WPGO. Natomiast co do zasady, ten zapis no, pojawił nam się w szczegółowym opisie. Teraz no, ten plan gospodarki odpadami no, jest zatwierdzony, więc podejrzewam, że większość, jak nie wszystkie gminy z Państwa obszaru znajdują się z inwestycjami w tym planie. Co jest ważne w przypadku tego konkursu? Jeśli chodzi o kwestie takich działań uzupełniających, to tutaj bardzo istotną kwestię będą, że tak powiem, znaczyły tak zwane działania informacyjno-promocyjne lub edukacyjne, podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców w zakresie zapobiegania tutaj powstawania odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów jako element uzupełniający projektu. Oczywiście to może być element projektu. Do 10% można wydatkować tutaj środki w zakresie państwa inwestycji na tego typu działania. Chodzi o to, żeby jak najbardziej rozpromować tego typu inwestycje i tutaj też podnosić świadomość ekologiczną właśnie państwa mieszkańców, by po prostu, że tak powiem, korzystały z tego typu punktów selektywnego zbierania odpadów. Oczywiście też, żeby tutaj w tym zakresie mogły, że tak powiem, konfekcjonować, segregować odpady u siebie i później jakby w tym punkcie też względem jakby tutaj składowania pozostawiać te odpady. Ważne jest to, że tutaj w tym przypadku premiowane będą projekty, które będą wykorzystywać jak największą liczbę użytych kampanii informacyjnych. Wspierane będą kompleksowe inwestycje z zakresu rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi z włączeniem komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów. Rezultatem planowanych działań będzie wyłącznie włączenie wszystkich mieszkańców województwa w zorganizowany system segregowania i zbierania, transportowania, przetwarzania, wtórnego wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów. To są bardzo ważne kwestie. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące finansowania projektu, to tutaj maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%. Oczywiście jest to z zastrzeżeniem, że tutaj projekty nie są objęte pomocą publiczną lub są tutaj na poziomie pomocy de minimis. Jeśli chodzi o minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych dla tego typu projektu, nie mamy tutaj określonej minimalnej wartości. Oczywiście maksymalna jest określona na poziomie 2 milionów złotych kosztów kwalifikowalnych. Natomiast no, wiadomo, że tutaj te dwa warunki łącznie, czyli 20 tysięcy mieszkańców maksymalnie może obsługiwać taki PSZOK, więc to też jest pewne swoiste ograniczenie. Jeśli chodzi o koszty pośrednie, no to tutaj na te koszty pośrednie możemy przeznaczyć 0,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu. Natomiast co jest bardzo istotne w przypadku tego konkursu, to to, że w przypadku
akurat tego typu działań dotyczących tutaj ogólnego interesu gospodarczego jest zwiększony limit pomocy de minimis. Mówi nam o tym rozporządzenie numer 360/2012. I tutaj ten limit wynosi nawet do 500 tysięcy euro, więc w tym przypadku, jeśli będą to na przykład przedsiębiorcy, którzy będą prowadzić tutaj tego typu punkty selektywnego zbierania odpadów, mogą w zakresie tego typu inwestycji no po prostu w ramach pomocy de minimis sfinansować sobie tego typu inwestycje do 500 tysięcy euro. Warto zwrócić jeszcze uwagę na pewną rzecz. Jest to kwestia jakby działań dotyczących ogólnego interesu gospodarczego i tutaj gminy, jeśli będą starały się aplikować o to wsparcie, też muszą zwrócić uwagę na kwestię rekompensat. To jest temat, nad którym wnioskodawcy będą musieli się pochylić. W tym zakresie te kwestie są opisane oczywiście w stosownym rozporządzeniu i tutaj na tym slajdzie, który teraz mamy, mamy link do wytycznych w zakresie gospodarki odpadami przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Tam tematy rekompensat też są poruszone i warto byście Państwo, jeśli staracie się aplikować o te środki, zapoznali się z tym dokumentem. Jeśli chodzi o wydatki specyficzne w ramach tutaj tego konkursu, no oczywiście są to wydatki, które są określone w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków i tutaj rozdziały od 1 do 7 są bardzo istotne. Oczywiście wchodzą tutaj nam też stosowne przepisy danej pomocy, którą tutaj będziemy realizować projekt. Natomiast ogólnie rzecz biorąc możemy tutaj kwalifikować wydatki związane z budową, rozbudową, modernizacją lub wyposażeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw i przygotowania do ponownego użycia. Oczywiście ten zapis jest ogólny, natomiast powiem tak, chodzi o to, że tutaj możemy kwalifikować wszelkie kwestie związane jakby z samym działaniem PSZOK-u, czyli jeśli będą to kosze na śmieci, w których będziemy tutaj selektywnie zbierać pewne odpady, będą to jakieś urządzenia na przykład do zmniejszania frakcji odpadowej poprzez, nie wiem, zgniatanie tutaj na przykład butelek PET, będą urządzenia pomocnicze w postaci przykładowo tutaj środków, które ułatwiają nam transport tych odpadów, jak najbardziej tak. Przy czym te wydatki mogą być związane tylko i wyłącznie w zakresie takim, że to ma dotyczyć samego miejsca, czyli punktu selektywnego zbierania odpadów i tutaj na potrzeby tego miejsca możemy kwalifikować tego typu wydatki. Nie ma możliwości jakby tutaj zakupu środków transportu, które będą zbierały stricte te odpady z gminy, natomiast dodatkowo też nie ma tutaj możliwości, nie wiem, finansowania koszów, które będą porozstawiane po gminie. Oczywiście tutaj jeszcze mamy zapisy, wydatki związane z budową, rozbudową, modernizacją linii sortowniczych do czyszczania odpadów selektywnie zbieranych, wydatki związane z budową, rozwojem, modernizacją zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Powiem tak, te dwa punkty po części tyczą się tutaj samego punktu selektywnego zbierania odpadów względem tych instalacji, o których mówiłem, które będą się przyczyniały na przykład do zmniejszania frakcji. Natomiast to są też wydatki, które były możliwe w zakresie projektu typu B dotyczącego stricte linii. Natomiast tak jak mówię, gdybyście Państwo mieli jakieś problemy co do kwalifikowalności danych wydatków, oczywiście my służymy pomocą, można zadawać nam pytania na adres fem@umwm.pl. I tutaj istotna kwestia, że też będziemy planować prowadzić 5 szkoleń w każdym z subregionów i jedno szkolenie będzie to Kraków, Tarnów, Chrzanów, Nowy Sącz, Nowy Targ. I w tym przypadku zachęcam do udziału w szkoleniu. Niebawem te szkolenia będą dostępne na naszej stronie. Wracając jeszcze do wydatków specyficznych, tak jak wspominałem,
Głównie tutaj możemy kwalifikować kwestie, które będą dotyczyły PSZOK-ów. Na slajdach nawet tutaj mamy wskazany po lewej stronie punkt selektywnego zbierania odpadów, który jest takim nowoczesnym punktem selektywnego zbierania odpadów. Natomiast no, oczywiście te punkty selektywnego zbierania odpadów mogą nie wszystkie wyglądać w ten sposób. Mogą to być różne rozwiązania, jeśli chodzi o możliwość zbiórki tego typu frakcji. Tutaj też mamy poruszoną kwestię wydatków informacyjno-promocyjnych. Tak jak wspominałem wcześniej, 10% kosztów kwalifikowalnych możemy przeznaczyć na tego typu działania informacyjno-promocyjne, natomiast to, o czym wspomniałem wcześniej, też 0,5% bezpośrednich wydatków są kosztami kwalifikowalnymi jako koszty pośrednie. Co jest niekwalifikowalne w ramach tutaj tego działania, to rekultywacja składowisk odpadów, zagospodarowanie osadów ściekowych, wydatki w zakresie termicznego przekształcania odpadów. W tym przypadku to jest taki przykład, natomiast tutaj oczywiście też mówiłem, że nie ma możliwości zakupu przykładowo śmieciarek, które będą jeździły po gminie, zbierały odpady. Nie ma możliwości tutaj zakupu koszy, które będą znajdowały się na terenie gminy. Oczywiście takie kosze możemy finansować, jeśli będą oczywiście tutaj znajdowały się na terenie samego punktu selektywnego zbierania odpadów. Celem działania jest ograniczona liczba odpadów deponowanych na składowiskach i tutaj, jeśli chodzi o dostępną pulę środków w ramach naboru tego trzeciego dla typu projektu A, to tutaj mamy ponad 11 milionów złotych dostępne w ramach tego naboru. Sam termin rozpoczęcia naboru wniosków przewidziany jest na maj 2018. No oczywiście tutaj mamy też na slajdzie wskazaną gwiazdkę dotyczącą naborów dla projektów ZIT. To wszystko wynika z samej strategii ZIT. Ja dziękuję za uwagę. Tutaj na ostatnim slajdzie chciałem Państwu przytoczyć kwestię, gdzie szukać dodatkowych informacji i tutaj mamy portale, na których Państwo znajdą więcej informacji na temat tutaj możliwości wsparcia ogólnie z funduszy europejskich, a także w zakresie właśnie tego działania, o którym teraz wspominałem. Oczywiście jesteśmy do dyspozycji też dla Państwa. Mamy tutaj punkty informacyjne w całej Małopolsce. Na tym slajdzie Państwo znajdą dane teleadresowe. Jeśli Państwo będą chcieli zasięgnąć informacji, zapraszamy też lokalnie, bądź ewentualnie można z nami się kontaktować telefonicznie, bądź mailowo do naszych punktów. Postaramy się pomóc tutaj w kwestii, że tak powiem, omówienia zakresów możliwości wsparcia z funduszy europejskich. Dziękuję za uwagę. Czekamy na Państwa pytania. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Rafał Bochenek. Na co dzień pracuję w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie i postaram się odpowiedzieć dzisiaj na przesłane przez Państwa zapytania związane z dzisiejszym webinarem, czyli tworzeniem nowych bądź rozbudową istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Oczywiście tych pytań wpłynęło kilka. Jeśli będziecie mieć Państwo kolejne, można zadawać te pytania zarówno na adres pytania@umwm.pl, jak i nasze adresy mailowe, bądź można do nas dzwonić. Na poprzednich slajdach były adresy do naszych punktów informacyjnych. Przechodzę do samych pytań. Pytanie numer 1. Czy można w konkursie kupować kolorowe pojemniki na segregowane śmieci? Kolega o tym mówił już w pierwszej części webinarium. Oczywiście można kupować takie pojemniki. Widzimy takie pojemniki na ulicach kolorowe, gdzie segregujemy na przykład szkło, papier, metal. Natomiast kolega też o tym wspomniał. Ważna kwestia. Te pojemniki mają się znajdować w obrębie tworzonego PSZOK-u, punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych. Nie porozrzucane po całej gminie bądź mieście, tylko mają być właśnie w tym punkcie. I wtedy będzie można je kwalifikować. Pytanie numer 2. Czy inwestycja musi być bezwzględnie uwzględniona w programie gospodarki odpadami województwa małopolskiego? Kolega też już o tym mówił. Tak, inwestycja musi być uwzględniona w tym planie.
Jest to już trzeci konkurs, ten, o którym teraz dzisiaj mówimy i będzie planowany w najbliższych dniach do ogłoszenia, więc jest to już trzeci konkurs, więc był czas na uwzględnienie danych inwestycji w tym programie. Ten program nie jest w najbliższym czasie, nie będzie w najbliższym czasie aktualizowany, więc najprościej mówiąc, jeśli nie ma danej inwestycji w tym planie, nie będzie można jej zrealizować z pomocą funduszy europejskich, tylko z własnych bądź innych środków zewnętrznych będzie można to sfinansować, bo tak jak kolega powiedział, w każdej gminie taki PSZOK musi być. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie Unii Europejskiej, to będzie trzeci i prawdopodobnie już ostatni konkurs. Pytanie numer 3. Nasza gmina liczy około 30 tysięcy mieszkańców. W związku z zapisami konkursowymi mówiącymi, że kwalifikowane będą projekty wartości do 2 milionów złotych i obsługujące do 20 tysięcy mieszkańców, warunki muszą być spełnione łącznie, mam pytanie. Czy istnieje możliwość stworzenia takiego punktu w naszej gminie? Dodam, że będzie to pierwszy punkt zbiórki odpadów u nas. Tak, kolega wspomniał, rzeczywiście z zapisów konkursowych wynika, że PSZOK musi obsługiwać do 20 tysięcy mieszkańców, no i do 2 milionów złotych inwestycja sama. Natomiast jest pewna furtka. Jeśli dany wnioskodawca udowodni we wniosku o dofinansowanie, że PSZOK, który powstanie z pomocą funduszy europejskich, będzie obejmował tylko 20 tysięcy mieszkańców, na przykład reszta mieszkańców będzie korzystała z innych punktów w sąsiednich gminach, wówczas taki projekt będzie poprawny formalnie. Natomiast też kolega wspomniał, że jest konkurs w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w którym gminy mogą również wnioskować, bądź inni wnioskodawcy, na tworzenie takich punktów, gdzie wówczas te PSZOKi będą obsługiwały powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Natomiast jeśli ktoś chce wystartować w naszym programie regionalnym, jest wpisany do tego programu, do tego planu gospodarki odpadami województwa małopolskiego. Wówczas, tak jak powiedziałem, furtka jest, natomiast trzeba we wniosku udowodnić, że PSZOK będzie obsługiwał jednak do 20 tysięcy mieszkańców. Pytanie numer 4. Czy zgniatarka odpadów będzie możliwa do zakupu? Też kolega wspomniał o tym w pierwszej części webinarium. Zmniejszamy frakcję odpadów, poprawia to funkcjonowanie PSZOK-u, jak najbardziej będzie można to kwalifikować w ramach projektu. Pytanie numer 5. Czy można w projekcie kupić wagę przemysłową oraz wózek widłowy? Jak najbardziej tak, z tym, że obydwa urządzenia, no urządzenie i maszyna jako wózek, muszą również znajdować się na terenie samego punktu selektywnej zbiórki odpadów. One nie mogą być użytkowane w innym miejscu, one muszą być na terenie PSZOK-u. Pytanie numer 6. Czy możliwe jest kwalifikowanie budowy budynku socjalnego, kupna kontenera socjalnego na potrzeby obsługi PSZOK? Istnieje taka możliwość. W poprzednich konkursach mieliśmy mnóstwo zapytań właśnie o tej tematyce. Natomiast ważna kwestia. Czy będziemy budować ten budynek, czy kupować gotowy jakiś kontener socjalny? Bo wiadomo, że musi być jakaś osoba, która będzie obsługiwała ten PSZOK, chociażby otwierała i jakieś rzeczy rachunkowe prowadziła. Ważna kwestia, nie może to być przeważająca część projektu pod względem finansowym, więc jako element projektu dopuścimy taką sytuację. Natomiast nie dopuścimy takiej sytuacji, przykładowo taki kontener będzie kosztował 200 tysięcy złotych, a sam PSZOK 100 tysięcy złotych, więc nie jest to w żadnym wypadku element projektu, jest to przeważająca część projektu. Projekt polega nie na budowie bądź kupnie budynków socjalnych, tylko na budowie PSZOK-ów, więc na tym się skupiamy. Jako element projektu dopuścimy taki wydatek, więc do tego trzeba przyłożyć dużą uwagę. Pytanie numer 7. W planie gospodarki odpadami województwa małopolskiego nasza gmina ma wskazane dwie inwestycje. Budowa nowego PSZOK, rozbudowa istniejącego punktu zbierania odpadów. Pytanie, czy możemy zrezygnować z rozbudowy istniejącego PSZOK-u, a skupić się w projekcie jedynie na budowie nowego PSZOK? Istnieje taka możliwość, zdarzały się takie przypadki w poprzednich konkursach. Możemy zmniejszyć zakres projektu w stosunku do tego zlokalizowanego w planie gospodarki odpadami województwa małopolskiego i tutaj jest wszystko w porządku, bo nadal realizujemy projekt, który jest zlokalizowany w tym planie. Natomiast problem pojawiłby się, gdybyśmy mieli odwrotną sytuację, gdzie mniejszy zakres byłby w planie, a chcielibyśmy zrealizować większy zakres. Natomiast w tym przypadku nadal realizujemy plan, będzie to dopuszczalne i będzie wszystko w porządku.
I pytanie numer 8, pytanie ostatnie. W planie gospodarki odpadami województwa małopolskiego jako gmina wskazaliśmy, że lokalizacja Przok będzie w miejscowości X. Czy jest możliwość zmiany lokalizacji inwestycji w stosunku do informacji zawartych w przedmiotowym dokumencie? Istnieje taka możliwość, natomiast ważne jest, aby ten punkt selektywny zbiórki odpadów komunalnych nadal znajdował się w danej gminie, w której będzie realizowany projekt, i aby nadal ten Przok obsługiwał tą samą grupę docelową, czyli tych samych mieszkańców. Więc tutaj zmiana lokalizacji w stosunku do tego planu jest dopuszczalna, natomiast trzymamy się tej samej grupy docelowej i trzymamy się tej samej gminy. Wówczas będzie to kosztem kwalifikowanym. Było to ostatnie pytanie. Jeśli nasuną się kolejne, powiedziałem już wcześniej, możecie Państwo zadawać te pytania na nasze adresy mailowe. Z mojej strony to tyle. Już dzisiaj zapraszam na kolejne webinarium, które odbędzie się prawdopodobnie 17 maja bieżącego roku. Tematem kolejnego webinarium będą pożyczki na rewitalizację. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.